wielu urządzeniach na świecie twoja metoda kodowania jest dzisiaj wykorzystywana? No, w miliardach, ale trudno mi powiedzieć dokładnie. Masz poczucie, że wpłynąłeś w ogóle w taki sposób fundamentalny na świat transferu danych? Wszyscy mnie tutaj właśnie oskarżają, że dlaczego nie patentowałem, no więc po pierwsze właśnie wtedy nie było takim, byłem magistrantem, nikt o takich rzeczach wtedy nie myślał. To pytanie, co ma człowiek robić, prawda, kiedy komputery coraz bardziej nas wypierają. Idę swoimi ścieżkami, a jak się idzie człowiek swoimi ścieżkami, to idzie sam, niestety. Witam Państwa serdecznie, a my jesteśmy na festiwalu LEMA. I chciałbym zacząć ten materiał od pytania. Czy wiecie, że metoda kompresji danych, dzięki której wasze strony internetowe otwierają się tak szybko, metoda kodowania ENS, która znajduje się dzisiaj na miliardach, nie milionach, miliardach urządzeń na Ziemi, jest efektem pracy człowieka, jednego człowieka, doktora Jarosława Dudy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, i pan doktor Jarek jest dzisiaj z nami. Cześć. Cześć, witam. Najpierw musimy zacząć, chociaż wiem, że pewnie jesteś zmęczony rozmową na ten temat, ale opowiedz w ogóle o metodzie kompresji danych, którą stworzyłeś. Tak, więc to jest tylko taka ostatnia warstwa. To jest właśnie zwane kodowanie entropijne, że mamy ciąg literek, powiedzmy, i chcemy zapisać je w ciąg z jedynek bitów, prawda? Więc trik jest taki, że częste symbole zdarzenia niosą mniej informacji niż te rzadkie, więc właśnie o to chodzi, żeby właśnie przypisywać, czyli na przykład jak mam bardzo małe prawdopodobieństwo, to może być dużo bitów, jak jest duże prawdopodobieństwo, to może być nawet poniżej jednego bita nawet, więc to jest trudność, żeby przetłumaczyć to z takiego, sama nazwa, asymetryczne systemy liczbowe. Są systemy liczbowe zoptymalizowane pod niejednorodny rozkład prawdopodobieństwa cyfr, prawda? Czyli mamy systemy dziesiątkowe, gdzie tam zakładamy, że wszystkie cyfry są tak samo prawdopodobne, a tutaj właśnie zakładamy, że są jednak różne prawdopodobieństwa i trzeba to zoptymalizować pod ten problem. W ilu urządzeniach na świecie twoja metoda kodowania jest dzisiaj wykorzystywana? Na pewno w urządzeniach Apple, to jest LZFSA kompresor od chyba 2016-2017, już domyślnie używa. Dalej właśnie Z-Standard, to jest taki bardzo popularny z Facebooka kompresor, który jest między innymi wiąże Linuxa, czyli też dosłownie wszędzie. Teraz mam nadzieję, że niedługo JPEG Excel uzyska popularność. Właśnie jest szansa w końcu wyprzeć starego JPEGa z 1992, więc nowy właśnie JPEG Excel już ma trzy z lepszą kompresję, dużo brakujących własności, więc liczymy, że wyprze. Jakbyś miał powiedzieć o liczbie urządzeń, to ile to jest? Znaczy, no, jest wiąże Linuxa, to znaczy, że w miliardach rzeczywiście, no plus Apple'a cały sprzęt, więc no, w miliardach, ale trudno mi powiedzieć dokładnie. Możesz nam opowiedzieć trochę historię tego, jak doszedłeś do tej metody? Tak, no więc właśnie, więc wcześniej w pracy magisterskiej tam z matematyki i z informatyki pracowałem nad systemami liczbowymi w podstawie zespolonej, więc to jest taki właśnie bardzo fajna rzecz, można fraktale dostawać, więc potem miałem pracę magisterską z fizyki właśnie, dla której miałem taki problem, taki właśnie, że mamy, powiedzmy, mamy tablicę zer jedynek, ale nie można dwóch sąsiednich jedynek. Znaczy, jak jest zero, koło zera może być dowolnie, ale jak pojedynce musi być zero, prawda? I teraz pytanie, ile tam bitów można średnio zapisać na taką pozycję i jak to zrobić, prawda? Więc ile to było wiadomo, a teraz jak to zrobić, właśnie to była moja praca magisterska, gdzie z jednej strony właśnie prowadziłem ANS-a, tak zacząłem, takie początki, pierwszy wariant, który teraz nie jest używany jeszcze, ale a dopiero późniejsze warianty są używane z 2007 i 2013. Pamiętasz ten moment, kiedy zauważyłeś, że twoja metoda zaczyna mieć wymiar globalny, być wykorzystywana przez tak gigantycznych graczy? Tak, to wróciłem z postdoka ze Stanów, no i tak właśnie szukałem wręcz pracy w tym momencie. Też pamiętam, że z Googlem też miałem jakieś rozmowy, ale w końcu na UJ się zatrudniłem. Tak, właśnie to było 2006, a dopiero zaczęło być stosowane 2014, więc to rzeczywiście wiele lat musiało minąć. Jak to się dzieje, że mimo, że twoje kodowanie jest, metoda kompresji danych jest tak powszechna, globalna, dzisiejszy świat składa się z danych, informacji, żyjemy w świecie społeczeństwa informacyjnego, nie udało ci się tego projektu skomercjalizować? Znaczy tak, więc pytanie o patent. Wszyscy mnie tutaj właśnie oskarżają, że dlaczego nie patentowałem, no więc po pierwsze właśnie wtedy nie było takim, byłem magistrantem, nikt o takich rzeczach wtedy nie myślał.
dwa właśnie, zamiana patentów w pieniądze to jest bardzo trudna sprawa. Trzeba mieć zespół, a zawsze niestety pracowałem sam. Trudno znaleźć w nietypowych tematach współpracę w Polsce. Więc nie było nawet takiego myślenia wtedy, a potem już było za późno. Z drugiej strony, gdyby był patent, to pewnie teraz mało kto by wiedział o tej metodzie, więc to jest sukces głównie zawdzięcza temu, że właśnie był swobodny dostęp. Właśnie kończył się okres działania patentów poprzedniej metody, kodowania arytmetycznego i to był taki argument właśnie, że przychodzi na ANS-a, bo nie był chroniony patentem, więc to było bardzo ważne. Ty dzisiaj jednak walczysz trochę o to, żeby twoje nazwisko powróciło do tej metody. Znaczy nie, no raczej wszyscy wiedzą, że ja jestem autorem, więc tutaj to nie ma wątpliwości, aczkolwiek no, problemy są, że są próby patentowania. Drugi patent jest taki właśnie, że nie wiadomo czym się, eksperci nie wiedzą czym się różni od oryginalnej metody, a jednak jest udzielony patent, więc jest taka dziwna sytuacja, że nie wiadomo czy można używać, czy nie można używać. Dzisiaj się wydarza sytuacja, w której ty masz poczucie, że ten patent został ci ukradziony w jakiś sposób. Czy tak, więc ja nie patentowałem, więc nie można powiedzieć, że patent został ukradziony, ale metoda, którą ja chciałem, żeby była swobodnie dostępna, jednak są próby ograniczania. Nie wiem nawet jak skuteczne, bo nikt nie wie o co chodzi w tym patencie, czym się różni od standardowej metody. Z tego rozumiem rada dla wszystkich osób, które nas słuchają, po to, żeby jednak oprócz tworzenia innowacji zawsze dbać o to, żeby te innowacje też patentować, żeby o to dbać, żeby pamiętać o tym, że ta własność intelektualna jest bardzo, bardzo ważna. No, właśnie, więc gdyby było patentowane, to mam wrażenie, że wcale teraz nie byłoby miliardów urządzeń, które używają tej metody, więc no pytanie właśnie, na czym nam zależy, ale no, oczywiście, jeśli chcemy komercjalizować tak bezpośrednio... Ale byłbyś bogatym człowiekiem. Może tak, może nie, może po prostu ludzie by czekali 20 lat i dopiero za 3 lata zaczęli używać, prawda, więc od zera. Masz poczucie, że wpłynąłeś w ogóle w taki sposób fundamentalny na świat transferu danych, informacji? No i daje to satysfakcję rzeczywiście, tak. Powiedz mi, co teraz robisz? Więc oprócz pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oczywiście. No to praca naukowa głównie, tak, rzeczywiście. 7 dni w tygodniu jestem o 7 rano na wydziale praktycznie. A poza tym no, na tańce chodzę wieczorem, bo tak. Ale to powiedz mi o tej pracy naukowej. Tańce ekstra, ale powiedz mi o tej pracy naukowej. No praca naukowa, więc różne tematy rzeczywiście. Więc kompresji danych trochę mi zostało, ale już niewiele tak naprawdę. Więc dużo jest tematów, więc trochę z fizyki robię właśnie parę tematów. Z informatyki trochę uczeń maszynowe, takie nowe metody, na przykład przyspieszanie trenowanie sieci neuronowej, tak mam swoje podejście, albo takie metody między statystyką, uczeniem maszynowym, właśnie żeby pracować, przewidywać momenty, a potem z nich przewidywać rozkłady, prawdopodobieństwo, takie dużo tam z tego artykułów napisałem. No i teraz fizyki liczę właśnie, na przykład ulepszenie komputerów kwantowych próbuję teraz właśnie ruszyć, więc tak z fizyki, tak z podstaw. A istnieją w ogóle komputery kwantowe? Istnieją, aczkolwiek pytanie, czy to mogą być lepsze od takich klasycznych, więc jest taka dyskusja, że nie wiadomo za bardzo, a jeśli uda się z tym moim podejściem, to będzie to dużo łatwiejsze. A jakie to jest? Możesz opowiedzieć o tym nam coś więcej, bo to jest bardzo ciekawe. Tak, więc nazywa się to two-way quantum computer, czyli normalnie są jednokierunkowe, a to są dwukierunkowe, więc właśnie jak mamy chip elektroniczny, więc normalnie potłaczając baterię, zarówno wpychamy jakby elektrony, jak i wyciągamy elektrony, tak. Prawda? Więc gdyby się to dało do jakiejkolwiek technologii kwantowej, że jakby działamy z dwóch stron, że nie tylko właśnie jakby wpychamy informacje, ale wyciągamy i wydaje mi się, dla komputerów fotonicznych jest to do zrobienia właśnie, już zbliżam się może do eksperymentu i mam nadzieję, że się uda w najbliższym czasie. Rozmawialiśmy tutaj na kanale z noblistą Klausem von Klitzingiem, to jest noblista z fizyki, między innymi na temat komputerów kwantowych i nie buduje takiej w wywiadzie z nami, takiej pozytywnej wizji jednak rozwoju komputerów kwantowych. Znaczy, więc jakieś takie, no mówię, że mają, prawda, D-Wave, właśnie jakieś podejście do Shora, jest dużo podejść, które twierdzą, że mają, nawet twierdzą quantum supremacy, czyli że są w stanie dostać istotnie lepszy obliczeniowo niż klasyczne komputery, prawda? Więc aczkolwiek są niestety dyskusje z tymi twierdzeniami, prawda? Często się okazuje dwa tygodnie później, że klasycznie tak można to robić nawet szybciej. Zaskoczył cię rewolucja ChatGPT? To była kwestia czasu oczywiście, prawda? Więc no niestety. Dlaczego niestety? No to pytanie, co ma człowiek robić, prawda? Kiedy komputery coraz bardziej nas wypierają. To ciekawe, że programista, informatyk
dostrzega takie ryzyko, bo większość osób na tym kanale, takich tworzących technologie, dopatruje się głównie białych stron w jej rozwoju. Widzisz ryzyko zastępowalności człowieka tak silnie? No tak, jest to bardzo, bardzo silnie widoczne, prawda? Więc kiedy była wcześniejsza rewolucja przemysłowa, która zastąpiła w pracy mechanicznej, prawda? Więc to, natomiast mieliśmy jeszcze jakieś takie właśnie atuty nad komputerami, a teraz te atuty powoli zanikają, prawda? Przez rozwój sztucznej tej inteligencji. Jesteś w stanie na koniec naszej rozmowy zbudować jakąś predykcję? W jakim kierunku dzisiaj, biorąc pod uwagę twój stan wiedzy, doświadczenia, w jakim kierunku dzisiaj będzie podążał świat rozwoju uczenia maszynowego, algorytmów, sztucznej inteligencji? No wydaje się, że będzie nas rzeczywiście wypierał w kolejnych dziedzinach. To jest trudne pytanie, co mają ludzie robić. Nie mam jakiegoś tutaj optymistycznego niestety. Jarek, powiedz mi na koniec, czego ty dzisiaj potrzebujesz, żeby te efekty twojej pracy naukowej rzeczywiście zaczęły się komercjalizować, czyli żeby ten twój ogromny potencjał intelektualny, który masz, był w pełni wykorzystywany? Znaczy, współpracę, tak mogę w skrócie powiedzieć. To jest bardzo trudne, bo idę swoimi ścieżkami, a jak się idzie człowiek swoimi ścieżkami, to idzie sam niestety, bo inni mają już wyrobiony kierunek i trudno, bardzo trudno przekonać do czegoś nietypowego. Więc tak ogólnie mogę powiedzieć współpracę. No ale tak powoli sobie, z każdej dziedziny muszę osobno sobie wyrąbywać współpracę i powoli coś tam... No ale my nie chcemy, żebyś szedł sam. To rozumiem, że szukasz dzisiaj partnerów biznesowych po to, żeby wsparli też od strony finansowej, tak? Mówiąc, nazywając rzeczy po imieniu. Ogląda nas bardzo dużo osób. Żeby wsparły finansowo twoje działania, tak? Ja raczej jestem tym akademikiem, teoretykiem, więc raczej z tej strony tak bardzo nie myślę. No jest bardziej taka współpraca, taka naukowa, niż takie bezpośrednie. No aczkolwiek jeśli z tymi komputerami kwantowymi wyjdzie ten eksperyment pierwszy, to myślę, że będzie rzeczywiście to się działo. To zapraszamy w takim razie naukowców, żeby się z tobą kontaktowali. Adres mailowy do Jarka zamieszczamy pod filmem. Gratuluję ci tego wszystkiego. Spotykamy się drugi raz. Mam nadzieję, że trzeci wywiad, który mi udzielisz, to będzie wywiad, w którym powiesz, że twoje rozwiązanie zostało skomercjalizowane. Jednocześnie łącząc zysk dla ciebie z piękną formą zmieniania świata. Dziękuję. No, niestety to nie jest w moim myśleniu takie... Część komercyjna, więc no, i to niestety są dwa takie mindsety, prawda? Więc komercyjny albo akademicki, a niestety mam bardzo mocny ten drugi. Ale ja ci życzę nie tylko komercjalizacji, tylko tego, żeby ta twoja praca akademicka też jednak przynosiła korzyści komercyjne. Dziękuję bardzo. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Chcemy tworzyć to konto razem z wami. Jeżeli znacie historię ludzi wartych pokazania, bohaterów, naukowców, innowatorów, technologów, wysyłajcie, a my będziemy ich zapraszać do programu. Na adres mailowy maciejkawecki.thisisit@gmail.com.